Natomiast ja mogę tylko jedną rzecz powiedzieć. Jeżeli chcecie Państwo zobaczyć największe polskie zwycięstwo w tym tysiącleciu, pierwsze polskie zwycięstwo, oglądajcie to spotkanie. Serdecznie zapraszamy. Jest Olisa Debe, dobrze blokuje piłkę, Kałużny, niebezpieczny Keriu, on potrafi dobrze zatrzymać obrońcę, świetnie gra ciałem, podanie na prawą stronę, dynamiczne wejście tutaj Jotesema, piłkarz Southampton, Tesem, wyśrodkowanie dobrze zablokowane przez polskiego obrońcę. Od autu Norwegowie, Andre Bergdolmo będzie wrzucał piłkę w kierunku pola karnego, chyba w stylu Tomasza Hajto. Tak, bo boisko jest zwężone około 3 metry. Także te wszystkie, o właśnie, to będziemy się tego mogli spodziewać. Niebezpiecznie, dobra interwencja, jednak polskie obrony, jeszcze strzał dystansu, Adam Matysek uderzał, Ole Gunnar Solskjaer. Bardzo dobrze, że Adam Matysek tą piłkę złapał, to się liczy. Keriu, dobre przyjęcie, Keriu, ciągle grać w Walencji na lewą stronę, odegranie Stensos. I Matysek, dobra interwencja polskiego bramkarza, po strzale Jotesema. Brawo, brawo Adam. Po raz drugi. Kałużny, Świerczewski. Kiedy Kałużny zmierza w kierunku bramki, Świerczewski nieco z tyłu, chociaż teraz jest inaczej. Dobra akcja, Świerczewski do środka, do Olisa Debe, Olisa bramka. Debe! I bramka, tak jest! 1-0, Emanuel Olisa Debe. Jego piąte trafienie w reprezentacji, piąte uzyskanie na wyjeździe. Kapitalne zagranie pomiędzy Piotrkiem Świerczewskim i Pawłem Pyszałowiczem. Oddanie piłki do Emanuela i no cóż, mamy teraz naprawdę komfortową sytuację, zaczną się nerwy. Ponownie Michał Żebłakow, wchodzi do środka Iwan, jeszcze Kiszełowicz broni Myrę, jeszcze będzie szansa na dobry rzut karny. Rzut karny, nie ma żadnej decyzji arbitra. Oj, wydaje mi się, że tutaj sędzia się niestety nie popisał. Kapitalne znowu strzelenie piłki przez Żebaka, ale uwaga! Olisa Debe i 2-0, tak jest! Rzucił czapkę ze złością Tomasz Myrę w prosty, głupi sposób, stracili piłkę Norwegowie. Olisa Debe i 2-0. Oj, trochę się zagapił Michał, niepotrzebnie. Tesem! Keriu i jest gol dla reprezentacji Norwegii. Zwanym małym Johnem, dowcipnie przez kibiców, John Keriu zdobywa kontaktową bramkę. Jest Wimsnes, piłka na lewo do Stensosa, to już Ole Gunnar Solskjaer. Solskjaer, płasko, Keriu, brawo, brawo sędzia! Jeszcze Solskjaer w 16, ciągle niebezpieczeństwo pod naszą bramką, Solskjaer! O co mówiłem! Niestety, proszę Państwa! Ole Gunnar Solskjaer! 2-2! Kapitalny mecz tego zawodnika, co tu dużo mówić? Rozprowadził tą bramkę, był już wcześniej tutaj na tej stronie, nie podał im piłki, jak ta piłka doszła, naprawdę bardzo dobrze zagrali. Świerczewski, tracą piłkę Norwegowie, Świerczewski rzut wolny dla naszego zespołu. Spokojnie, spokojnie koledzy, tak jest, dobrze Piotrek. No nie, niepotrzebnie na sędziego tam się denerwuje. Jest rzut wolno odgwizdany. Jeszcze 10 minut, proszę Państwa. Norwegia-Polska 2-2. Spotkanie eliminacji Mistrzostw Świata 2002 roku. Od 86. Czekamy na udział w finałach. Carvalho! Gol! Tak jest! Nie ma spalonego! 3-2 dla polskiego zespołu. Bartosz Carvalho, jego druga bramka w reprezentacji. Kapitalne zagranie tutaj, proszę Państwa, Pawła Kryszałowicza, który ściągnął obrońcę, a ten nie zobaczył za nim teraz, a właśnie widzimy, Paweł ściągnął.
że Angier zakończyło się wszystko szczęśliwie, 3-2 zwycięstwo, ale był taki moment, gdzie drżaliśmy o wynik w momencie, kiedy Norwegowie wyrównali. Co się wtedy działo z zespołem polskim? Ja panu powiem, myśmy grali z zespołem, który w zeszłym roku przez 3/4 roku był na pierwszym miejscu w Europie we wszystkich klasyfikacjach. A więc spodziewaliśmy się, że tutaj będzie straszna walka od pierwszej do ostatniej minuty i że ten mecz będzie się ważył. To, że mieliśmy 2 gole po pierwszej połowie przewagi, to w szatni żeśmy twierdzili, że to absolutnie nie jest jeszcze mecz wygrany i że trzeba będzie rzeczywiście w drugiej połowie się napracować, żeby cokolwiek stąd wywieźć. Wywieźliśmy 3 punkty i myślę, że to jest najlepsza odpowiedź na to, jak w tej chwili, jakiej klasy mamy zespół. No tremy na pewno nie czułem, nie wiem, trochę to brzmi dziwnie. W takich momentach przeważnie czuję się wielką tremę, jakoś się... Wiedziałem, co do mnie należy, wiedziałem, czego po prostu wszyscy ode mnie oczekują w tak ciężkim momencie, że musiałem wejść. Musiałem podjąć ryzyko, grając dość tak czasami, powiedzmy, bardzo ostro na przedpolu, ale to się nam opłacało. Nie daliśmy się wepchnąć Norwegom do bramki i teraz jak patrzymy właśnie z przebiegu tego spotkania, jesteśmy wszyscy szczęśliwi, szczęście nas nie opuszcza. No i oby tak zostało do samego końca.